Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w parku 18 marca, a przed nami główny bohater, Bóg Pospolity, Bóg Zwyczajny, który właściwie jest centralnym punktem założeń parkowych Martensa na osi właśnie tego Buka i Kościoła. Został zaplanowany ten park, a dzisiaj spotykamy się, ponieważ jest to najpotężniejszy, najpiękniejszy właściwie pomnik przyrody miasta Kołobrzeg. 4,40 obwodu na wysokości pierśnicy, ale proszę popatrzeć, widzimy go dzisiaj w szacie już zimowej, nie ma liści, natomiast widać już wiek tego buka. Proszę popatrzeć, część gałęzi już odpadła, część została usunięta, ale to, co skłoniło mnie do dzisiejszej audycji, to jego stan zdrowotny. Proszę popatrzeć, na samej górze dwa główne konary, w tej chwili one odchodzą, powstaje szczelina i jest ogromne zagrożenie tego drzewa. W czasie zimy, kiedy naleci tam wody, kiedy zamrozi się, może dojść do tego podczas wichury, że ten cały główny konar padnie. Więc mój apel do władz miasta, do zieleni miejskiej, żeby jak najszybciej uratować. Są teraz metody sklamrowania lub powiązania linkami, żeby te konary z sobą związać i żeby to drzewo nam jeszcze przez wiele lat służyło i było takim pięknym okazem naszej roślinności, naszego drzewostanu. Także jeszcze raz apeluję do władz miasta o to, żeby tym się naprawdę w systemie alarmowym zająć. Bo szkoda byłoby, żeby to drzewo padło nam. Natomiast korzystając z okazji, chciałem Państwu pokazać jeszcze kilka drzew, które są właśnie w tej szacie zimowej. A mamy tutaj kilka pomników przyrody. Oprócz właśnie buka mamy również kasztanowiec czerwony, jest dąb szypułkowy i dąb zwyczajny. Są to piękne okazy, które możemy podziwiać. Oczywiście w tym samym całym systemie ogrodowym Martensa również dużą rolę mają cisy, które na każdym rogu placu są posadzone, są one ogromne i to już są też pomnikowe drzewa. Także jeszcze raz zapraszam i namawiam władzę do ratowania tego drzewa, a Państwa do tego, żeby przyjść tutaj, popatrzeć sobie w porze zimowej, jak wygląda pięknie ten plac 18 marca i zapraszam za tydzień.